Dzisiaj kibiców na stadionie i państwa przed telewizorami czeka prawdopodobnie najważniejsze spotkanie w obecnej rundzie rozgrywek. Przed nami zmagania o puchar. Miejmy nadzieję, że będzie ciekawie. W tego rodzaju rozgrywkach jest zwykle mniej kalkulacji, ponieważ w ostatecznym rozrachunku zwycięzca może być tylko jeden. Mecze krakowskiej Wisły z poznańskim Lechem to zawsze szlagier, tak ligowy, jak i pucharowy. Oba stadiony są za każdym razem wypełnione po brzegi. Pierwsze spotkanie te kluby Pedro Tiba! Jest! Pierwsza bramka w tym meczu! Myślę, że ten gol to nie jest jeszcze ostatnie ich słowo, a i przeciwnik nie w ciemię bity. Będziemy tu jeszcze świadkami ciekawych wydarzeń. Z takiej odległości to w zasadzie musi strzelić bramkę. Dobrze wyprzedził obrońcę, świetnie to przemyślał. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Prowadzenie Lecha Poznań. Dawid Kort. No, udało się przejąć. Maciej Gajos. Rozrzucenie do boku. Dawid Kort. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Mają teraz trochę miejsca. Ma teraz sporo miejsca na skrzydle. Czy zdołają zagrozić bramce? Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Tak, mamy bramkę, proszę państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Niby umieszczenie piłki w siatce z tak bliska to nic trudnego, ale najpierw trzeba się tam z piłką znaleźć. Potrzebny jest instynkt strzelca. Znakomite, celne podanie, piłka idealnie w punkt. Dzięki temu możliwe było fantastyczne uderzenie z pierwszej piłki, bez przyjęcia. No i w rezultacie mamy piękną bramkę. Dwa do zera i zarysowuje się przewaga jednej z drużyn. No, może być groźnie. Dawid Kort. Może zdecydować się na strzał. Gol! To jest właśnie to. To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje. Właściwy człowiek we właściwym miejscu. Przy strzale z tak małej odległości bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Mocne uderzenie z bliska, tak się strzela bramki. Obrońca zupełnie zaskoczony, nie miał możliwości skutecznie zareagować. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. Gitkier, Maciej Gajos, atakuje Lech, nisko zagrywa piłkę w pole karne. Dawid Kort, dobrze udało się przeciąć to podanie. Rogne, Maciej Gajos. Pedro Tiba. Czarują teraz długą wymianą piłek rywala, chcąc uśpić jego czujność, by wreszcie oddać strzał. Mogą teraz skarcić rywali. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. No, kto przejmie tę piłkę? Może teraz ruszyć skrzydłem.
Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Itkien. Nikola Vujadinovic. Pedro Kiba. No i piłka w posiadaniu drużyny przeciwnej. Świetne podanie, strzela! Piłka odbija się, to może być wyrugająca bramka. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Centymetry i piłka odbiłaby się do siatki, mógł być już remis. Pedro Kiba. W ostatniej chwili przejęli. Maciej Gajos. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Maciej Gajos. Gytkier. Dawid Kort. Jesus i Mas. Ależ minął obrońców. Świetna obrona. Gytkier. Dobra pozycja do oddania strzału. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Pedro Kiba. Powrót po piłkę głęboko do linii środkowej. Maciej Gajos. Jeftić. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. Pedro Kiba. Dobre, skuteczne podanie. Gytkier. Jeftić! O wiele za wysoko, bramkarz tylko odprowadził piłkę wzrokiem. Sadlok. Dawid Kort. Strzela! Ach, jak niewiele brakowało, żeby teraz padł gol wyrównujący. To nie była jakaś stuprocentowa okazja, ale strzał okazał się bardzo solidny, minimalnie niecelny. Maciej Gajos. Wynik 2-1. No i rozpoczęła Wisła Kraków drugą połowę spotkania. Miejmy nadzieję, że to będzie równie ekscytujące 45 minut. Jesus i Mas. Jeftić. Nikola Vujadinovic. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. Dobrze rozpoczął to spotkanie. Strzelił ładną bramkę, ale ona niestety nie wystarczyła, żeby do przerwy zespół choćby remisował. Rywale byli w tej pierwszej połowie skuteczniejsi. A szkoda. Nie udało się opanować piłki.
No, może być niebezpiecznie. Wiślacy oddalają grę od strefy obronnej. Mamy zmianę w drugiej połowie. Niewiele do końca. Drużyna przegrywa i trener wie, że musi coś zmienić. Inaczej nie odmieni losów tego spotkania. Jakub Bartosz. Wulnet Basza. Czekają przed własnym polem karnym na atak przeciwnika. Ładnie obronił ten strzał, ale piłka nadal w grze. Szkoda, ale spalony był. Borussia Dortmund przybył nowy zawodnik, to już pewna potwierdzona informacja. To ciekawy transfer, na razie szczegółów nie znamy, za to wiemy. Uderza! Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Jesus i Mas. Szansa! I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Ależ błyszczy dzisiaj formą. To już drugie trafienie. Może obejrzymy hat-tricka w jego wykonaniu. Spójrzmy na tego gola z innego kąta. Dwa do dwóch. Taki wynik nikogo nie satysfakcjonuje. Od początku spotkania uważnie gra, teraz też celnie zagrał. Do końca meczu jeszcze pół godziny. Itkier. Kapitalna interwencja w porę, przeciął to podanie. Genialne podanie. Ma miejsce, żeby zacentrować. Małecki. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Udało się, czy będzie gol? Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Nie ma gola, niesamowite. Zabrakło kilku centymetrów. To była doskonała sytuacja, sam na sam. Potężne uderzenie, ale minimalnie niecelne. Przedarł się przez obronę. No, będzie gol? Kapitalnie to obronił, choć wydawało się, że musi być bramka. Znakomita interwencja bramkarza z takiej odległości. Taki strzał i nie ma gola. Jak on to zrobił? Okazja na dośrodkowanie. Po raz kolejny wznowią odrzut rożnego. Rzut rożnego w pole karne. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Jest przy piłce i może dośrodkowywać. Ach, niewiele się pomylił. Chciał technicznie umieścić piłkę w bramce poza zasięgiem rąk bramkarza, ale nie najlepiej się złożył do tego strzału. Atakuje Lech. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Jest szansa. No cóż, nie tym razem. W dalszym ciągu remis. Ładnie pomyślane. Świetnie rzucił prostopadle. Broni bramkarz, ale piłka wciąż na boisku. Jesus i Mas. Dawid Bord. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. No i przejęli w ostatniej chwili. Ma z kim rozegrać tę akcję. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki.
Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym opozycję. Ciekaw jestem, niewiele do końca, czy skończy się to remisem, czy też ktoś zwycięży. Jesus i Mas. Jest szansa na groźną akcję. Kort! Ależ olbrzymia presja. Teraz mają szansę. Będą mieli rzut rożny, ale tylko sekundy do końca meczu. Do grania piłki z rzut rożnego. Ależ znakomicie teraz wypiąstkował to dośrodkowanie. Kibice zachęcają zawodnika przy piłce do oddania strzału. I piłka wybita do przodu. 5 minut dzieli nas od końcowego gwizdka. Dawid Kort. Małecki. Z tej pozycji może uderzyć. Gdyby nie przejął tej piłki, to byłaby bramka. Nikola Vujadinovic. Daleko wybijają. Blisko koniec. No i jeśli Wisła teraz strzeli bramkę z tej akcji, to wygra. Małecki. Szansa na oddanie strzału. Brawa dla obrońcy za tę interwencję. No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Piłka w pole karne, są tam koledzy. Koniec spotkania, ale nie koniec emocji. Remis, przed nami dogrywka. I rozpoczyna się pierwsze 15 minut dogrywki. Kto lepiej wytrzymają kondycyjnie? Kto uniknie kosztownych błędów? Jeden gol może tu decydować o wszystkim. Nie spodziewam się huraganowych ataków z obu stron. Jak to wpadnie, będą prowadzić. Tak, tak, mamy bramkę. Ależ akcja, ależ to są emocje, proszę Państwa. Bramkarz ma dzisiaj z nim nie lada kłopot. Już trzeci raz umieścił piłkę w siatce. Doskonała gra tego piłkarza. Wspaniały, fantastyczny wyczyn. 3 bramki w dzisiejszym spotkaniu. A jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Jest dziś w formie i jest w gazie. Zobaczmy, co będzie dalej. Proszę bardzo, Państwo tylko spojrzą na reakcję trenera. Jest zachwycony tą bramką. Lech Poznań w tym momencie przegrywa. Rogny. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. I będziemy mieli rzut wolny dla Wisły. Jesus i Mas. Małecki. Dobrze antycypował intencję podającego i mają piłkę. Może teraz zrywa się do ping kibiców. Wiedzą, że to jedna z ostatnich szans na wyrównanie. Sadlock. Dawid Kort. Jesus i Mas. Jest okazja do strzału. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. To jest bramka, dzięki której wyraźnie prowadzą. Czy rywale jeszcze zdołają nawiązać walkę? Zobaczymy. Nieprawdopodobnie groźny jest pod bramką rywali. Co strzeli, to gol. Istotnie jest niesamowity. Każde uderzenie mu wchodzi. Jeden z najlepszych jego meczów. Radość trenera mówi wszystko. Tu już nie można dziś przegrać. Nie, jeśli będą dalej grać jak dotychczas.
Jest 4-2. Przewaga bezpieczna, ale wszystko jeszcze może się tutaj zdarzyć. Pedro Chiba. No przejął, ale nie opanował piłki. Wołodymyr Kostewicz. Maciej Gajos. Dobrze rozejrzał się, ma do kogo zagrać. Szansa! No i mamy stratę piłki. Ależ nieudane podanie, co za głupia strata. Ależ są już zmęczeni, grają już 105 minut. Przed nimi ostatnie 15, czyli druga połowa dogrywki. Piłka opuściła boisko i za chwilę wznowi bramkarz. Słyszymy gwizdy na trybunach. Kibice wyrażają niezadowolenie z wyniku i formy gospodarzy. Ich ulubieńcy grają dzisiaj zdecydowanie poniżej oczekiwań, a trudno to zmienić broniąc się. Trybuny chcą walki o każdy kawałek murawy i skuteczniejszego pressingu. Znakomita sytuacja. Może spróbować uderzenia na bramkę. Piłka poza boiskiem. Bramkarz za chwilę rozpocznie grę od własnej bramki. Patryk Małecki. Okazja dla przeciwników, rzut rożnego, Lech w defensywie. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym, nie próbował łapać piłki. Ładne, udane przejęcie, rywal traci piłkę. 6 minut, tyle pozostało do zakończenia dogrywki. Maciej Gajos. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Ostatnie 180 sekund dogrywki właśnie się zaczęło. Bardzo ładne podanie, piłka za plecy obrońców. Nie ma gola, ależ obrona. Naprawdę wielki kunszt bramkarski. Chyba wszyscy widzieli tę piłkę w siatce. To była doskonała okazja. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Tracą piłkę. Nikt teraz nie przeszkadza. Piłka zagrana w pole karne. Czy któryś z nich do niej dojdzie? No, dzisiaj chyba przeszedł samego siebie. Naprawdę fantastyczny występ. Po dzisiejszym meczu zasłużonym pochwałą znowu nie będzie końca. Zagrał naprawdę fantastyczne spotkanie. Rywale nie byli w stanie go powstrzymać. A jak już raz trafił, to otworzył się worek z bramkami. Przesadą byłoby stwierdzenie, że wygrał ten mecz w pojedynkę, ale koledzy mu dużo zawdzięczają.